Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Schodzeniu do piwnic, używania opatrunków osobistych, szybkiego wiązania na twarzy maseczek z gazy. Z początku dzieci to bawiło. Dziwiło zalepianie szyb w mieszkaniach i szkolnych klasach skrzyżowanymi paskami szarego papieru. Miało to chronić szyby przed wypadnięciem odpadów bomb i wstrząsów w czasie nalotów. Potem w czasie okupacji okna szczelnie zasłaniano wieczorem i w nocy, bo obowiązywało zaciemnienie. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A tego roku było piękne lato. I tak śpiewali, ach to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wnosimy się wśród chmur żołnierze z Westerplatte. I ci, co mają dobry wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudnie w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew się samo taki, by się na czas wyzyskać, będziemy się gzać w ciepłe dni na raskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie dął i smutek rozum światem, w środek balsamu spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Uczniowie szkół powszechnych nie wiedzieli, co to ta wojna. Już wkrótce odczuli, czym ona grozi, nie rozumieli tylko dlaczego. Dzieci patrzyły na zazębione twarze rodziców, zatroskane oczy nauczycieli, na jakiś dziwny ruch na ulicach. Wszyscy się gdzieś spieszyli, nieśli walizki i dobołki. Niepokój narastał, strach przyszedł przy pierwszych nalotach,
a potem groza wojny i okupacji zaciążyła nad dziećmi na kilka lat. Dzieci szybko dojrzewały do znoszenia trudów ponad ich siły. Wszystko, co było udziałem dorosłych, nie omijało niestety dzieci. Brutalne rozerwanie rodziny było jednym z najcięższych przeżyć. Widok zburzonych domów i wypędzenie z mieszkania zabierało poczucie bezpieczeństwa. Dzieci warszawskie najciężej doświadczyły bombardowań i łapanek. Drętwiały ze strachu, gdy nie wszyscy wrócili do domu przed godziną policyjną. Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny i zdumiony świat. I wiedz, że krokiem w nędznym bucie, jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije wyparte serce tego miasta. Choćby zawiodła wszelka pomoc, choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy, stawki naszego honoru. W wielu rodzinach nie było ojca, bo poszedł na wojnę. Zwykle wtedy rodzinę dotykała bieda. Nawet kilkuletnie dzieci czuły obowiązek pomagania, zdobywania węgla i drewna, chleba, zupy z garn kuchni. Nieco starsze handlowały lub pracowały dorywczo w rzemiośle ręcznym, bądź wysługując się zamożniejszym mieszkańcom. Warszawskie dzieci żydowskie zamknięto w getcie i dopełnił się ich tragiczny los. Zginęły z chorób, nędzy, brudu, bicia, zagłodzone na śmierć bądź spalone w obozach zagłady. Przedmioty jak historia, geografia, literatura polska. Starsze dzieci i młodzież mogła uczęszczać tylko do szkół zawodowych, pod płaszczykiem. Tych szkół ofiarni nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Tam też odbywały się zbiórki i ćwiczenia grup konspiracyjnych. Przedwojenni harcerze i harcerki organizowali się w działalności podziemnej. Do nich dołączali następni, gotowi do walki z wrogiem ojczyzny. Dzieciom i młodzieżom groziły takie same konsekwencje jak dorosłym. W
chwalebna podstawa patriotyczna młodzieży i dzieci, ich uczestnictwo w łączności i kalportażu, a potem walka w Powstaniu Warszawskim znalazła uznanie władz Polski podziemnej. Powstanie Warszawskie napawało dumą i nadzieją, że już nareszcie skończy się ta gehenna. Niestety. Dziś idę walczyć, mama. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie palec jak tyle, tyle tysięcy. Poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę mamą tak strasznie wierzę i świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mama kochana. Nie płacz, nie trzeba. Ciesz się jak ja. Serce mam w piersiach rozkołytane, serce mi dziś tak cudnie gra. To jest strasznie dobrze mieć scenę w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć, mamo. Uwaga, tu mówi Warszawa. Notujcie w trybunach i Timesach. Trzymamy się jeszcze, słyszycie? Uwaga, robotnik lub dzieci na szańcach. Tu z ruin pożarów i zgliszczy przemawia wolności stolica. Niełatwo tak damy się zniszczyć, możecie się nami zachwycać. Jak długo, to o tym nie wiecie, dopóki krew płynie nam w żyłach, bo ducha narodu nie zgniecie, ni przemoc brutalna, ni siła. Tu bracia żołnierzy z Tobruku, synowie walczących w kasino, meldują w ogniowym walkhuku, za wolność gotowiśmy zginąć. Bój za was i za nas się toczy, lecz walka nierówna, uwaga, w krwi za nas i za was tu broczy, walcząca zwycięska Warszawa. Represje niemieckie były masowe i straszne. Rozstrzelano i wymordowano całe rodziny, wszystkich mieszkańców wielu domów, zwłaszcza w warszawskiej dzielnicy Wola, kwartały ulic, tysiące warszawiaków. Znęcono się nad młodymi kobietami i dziewczynami w bestialski sposób, szczególnie w dzielnicy Ochota. Pozostałych przy życiu wygnano z rodzinnego miasta. Wieloletni dorobek rodzin pozostał w domach. Zburzono je i spalono ze wszystkim, co w nich było. Nic nie zostało. Wiele wypędzonych dzieci znalazło przytulisko gdzieś na wsi. Część dzieci warszawskich osadzono w obozach koncentracyjnych, oznaczając czerwonym trójkątem z literą P. Nadano im tym samym tytuł więźniów politycznych, a nazywano je bandytami warszawskimi. Nawet te malutkie, trzyletnie. To wiosna, rok 45. Zapamiętać najważniejszą z dat. Przekreślamy 39. Przekreślamy 6 potwornych lat. Między Odrą a Łabą rozparci karabinem niszczymy zły czas. Na łużyckich ziem zadzewiałej tarczy Prus złowrogich rozbijemy głaz. Już nam Berlin przyszłości nie stworzy. Już nam Prusy nie wrócą do Prus. My jak wicher orzący na morzu zatapiamy Niemczyznę dziś w gruz.
To wiosna, rok 45. Zapamiętać najważniejszą wieść. Przekreślamy 39. Hucz, historia zwycięstwa nam pieśń. Każda nowa wojna jest okrutniejsza od poprzedniej. Jej skutki powodują coraz większe straty w ludności cywilnej, a w ocalałych głębszą urazy psychiczne. Dzieci są najtragiczniejszymi ofiarami konfliktów zbrojnych. Jeszcze nieukształtowana psychika po tak ciężkich doznaniach załamuje się, utrudniając egzystencję im samym i ich najbliższym. Przyszłość narodu zostaje zachwiana. Nadzieja ludzkości słabnie. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ścieli pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmiali bochnem trwóg, przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią nocy. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić. Jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świt. Ziemię twardą ci przemienię, w mleczów miękkich płynny lot. Wyprowadzę w rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwinę wszystko, w barwy burz serduszka listków, w deszczu w siwy splot. I powietrza drżące strugi, jak z anielskiej strzechy dym. Zrobię ci w aleje długie, w brzus przejrzysty śpiewny płyn. Aż zagrają jak wiolonczel, żal, różowe światła pnącze, pszczeli skrzydeł hymn. Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno, odmień czas kaleki, zakryj grobę płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewny, czarny pył. Yeah.
przypomina o okrucieństwie wojny, by ostrzegać przed jej skutkami, by już nie krzywdzić żadnych dzieci. Żeby zobrazować wojnę, pokazuje się zdjęcia, kroniki filmowe, przytacza się liczby i fakty. Prowadzi się szerokie rozprawy historyczne, ale to, co zostaje z dzieciństwa wojennego, jest nie do wypowiedzenia. Wojna w ludziach zostaje na zawsze. Nam już teraz nie potrzeba słów, ale jak powiedzieć światu i jak przekonać sprawców konfliktów niosących zagładę, że nie chcemy wojny. Wołamy o pokój, o radość i miłość dla dzieci, o ich spokojną przyszłość.